Ok, witam serdecznie. Teraz będziemy robić arkusz numer 3. Znajdują się tutaj pliki, wiadomo, arkusza, baza danych, no i dwa obrazki, które będziemy później importować do naszej strony. Zaczniemy sobie właśnie od uruchomienia XAMPP'a i przejście na bazę. Zamysł oczywiście tej strony tamtej był właśnie coś w stylu... Aha, dobra, już tylko nie ma. Więc teraz tego nie otworzymy. No i lecimy z pierwszym zdjęciem. Dobra. Więc zaczynamy. Dobra. Utwórz bazę danych o nazwie egzamin. Wpierw muszę usunąć swoją bazę, bo już się taka znajduje. Drop database egzamin. Oczywiście egzamin. Dobrze, stworzymy nową. Egzamin, kodowanie polskich znaków, Polish i teraz importowanie, tak samo jak wcześniej mówiłem, albo na dwa sposoby, czyli po prostu import lub SQL. Ja preferuję import, wybieramy plik, egzamin, przechodzimy do XAMPP'a, htdoka, egzamin trójeczka i tutaj mamy naszą bazę, utwórz i wykonaj. Pamiętajcie o potwierdzeniu screenem, że po prostu to zrobiliście. Do bazy danych zaimportuj, to już mamy. Następne zadanie pierwsze, czyli SQL. Wybierając jedynie pola informacyjne, wartość minimalna, wartość maksymalna z tabeli BMI. Przechodzimy do tabeli BMI, klikamy SQL i zaznaczamy. Przesunę sobie tylko troszkę klawiaturę. Dobra, select, mamy wybrać informacja, wartość minimalna, wartość maksymalna, from BMI, Ctrl C, wartość minimalna, tak. I mamy, dobra. To zapiszmy sobie tutaj jako kwerendy. Nowy dokument tekstowy, kwerendy. Aha. Pierwsze. Dobra, teraz drugie. Drugie mamy następujące. Wstawiające do tabeli wynik rekordu z danymi. Klucz główny nadawany automatycznie. BMI ID. No to przechodzimy sobie do pola wynik. Wynik. I tu mamy jedną daną. Dobra. Przechodzimy do SQL-a, znaczy wstaw. I możemy to zrobić za pomocą właśnie graficznego punktu. Czyli tak. Wynik 27. Data pomiaru 2020 05.10. BMI ID mamy mieć równo 3. No i tu wartość 0, znaczy nie 0, tylko po prostu mamy, to ma automatycznie uzupełnić, więc dajemy wykonuj. Kopiujemy sobie nasze zapytanie. Zobaczmy, przeglądaj i uzupełnione prawidłowo. Także to już mamy załatwione. Kolejne zapytanie numer 3. Wybierające jedynie pola wynik ID z pomiaru z tabeli wynik. Dobra, przechodzimy do egzaminu, żeby połączyć dwie tabele. Select wynik, następnie data pomiaru, czyli też z wyniku, wynik.data pomiaru oraz informacje z tabeli BMI, czyli BMI.informacja from, pierwotna, no to jest wynik, łączymy inner join, łączymy bazy BMI, znaczy tabelę BMI on i ona się łączy poprzez wynik.bmi ID jest równe bmi.id. Dobrze, i teraz mamy mieć wybierające jedynie pola, wynik i datę pomiaru, to już mamy, oraz informacje z tabeli, czyli to jest wszystko. I tak to wygląda. Zapisujemy sobie nasze zapytanie trzecie i przechodzimy do czwartego. Wybierającą jedynie pola, wartość minimalna, wartość maksymalna z tabeli BMI, czyli przechodzimy do wartości, do tabeli BMI, wybieramy select, wartość minimalna, wartość maksymalna, z tabeli BMI from BMI. I teraz dla nadwagi, czyli to jest informacja, czyli where informacja jest równa, tutaj mamy mieć nadwagę, czyli pisujemy nadwaga, Ctrl C, zapisujemy i oczywiście pięknie nam wypisało. I to tyle, jeżeli chodzi o zapytania. To sobie zamykamy, od razu wrzucamy do naszego pliku całego, gdzie znajdują się kwerendy. Oczywiście te kwerendy należy w inny sposób zapisać, jeżeli chodzi o egzamin, ponieważ tutaj macie, że powinny one zapisywane być w JPEG-u i nazywane kwerenda 1, kwerenda 2, kwerenda 3, kwerenda 4. Oszczędziłem trochę czasu, bo no nie chce mi się. Troszeczkę. Dobra, następny screen. Teraz przechodzimy już do, czyli to sobie bazę sobie, jakby tak powiedzieć, zamykamy. I przechodzimy teraz do tego całego arkusza. Rysunek 1 PNG wypakowany z archiwum należy przeskalować zachowaniem proporcji tak, aby jego wysokość wyniosła dokładnie 400 pikseli. Szczegóły mamy już przeskalowane, ale jeżeli ktoś by nie wiedział, to przechodzi sobie do Photoshopa albo do Gimpa. Od razu pokażę na dwa sposoby. Ctrl O. Otwieramy sobie w komputer C, XAMPP, htdoc, egzamin trójka, to i teraz mamy coś takiego i dajemy obraz, rozmiar obrazu, tu zmieniamy wysokość na 400, dajemy tylko OK, zapisujemy i to wszystko. Jeżeli chodzi o Gimpa, to robimy podobnie, tu mam jakieś nie zmieniaj i chodzi o obraz, skaluj obraz, jeżeli byśmy mieli wysokość 400, to akurat nam się to zmieni poprzez skaluj. I taki obraz zapisujemy. Jeżeli obraz miałby być mniejszy, na przykład skaluj obraz i tu miałby być na przykład 1000, no to dajemy skaluj i obraz nam się powiększył. Dobra, my tego nie zapisujemy, odrzuć zmiany. Tyle jeżeli chodzi o kadrowanie. Nie kadrowanie, ale też i skalowanie w ogóle. Dobra, cechy witryny, no to robimy sobie witrynkę. Odpalamy Visual Studio. Ojej. To niezły Visual Studio. Visual Studio. Dobrze. File, open folder, żebyśmy mieli w egzaminie trzecim. Otwórz, no i super. To był akurat poprzedni arkusz, jakby coś. A co to się nam stanęło? Visual Studio. File, open folder. Trójka. Wybierz. Coś nie chcę. Dobrze, mamy to. No to tutaj ma nazywać się bmi.php, natomiast najpierw zastosuję HTML-a, żeby łatwiej się nam pisało i szybciej. Później oczywiście zmienię ten styl na PHP. Dobra, no i mamy. Możemy pisać. Dobrze. Taki skrót dla Was. Wykrzyknik Enter. I teraz tak. Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znatów. MetaHarset, MetaCharset. Arkusz stylów o nazwie styl 4. No to link. I tutaj mamy mieć styl 3.css. Tytuł widoczny no to jest Twoje BMI. Twoje BMI. Podział strony na bloki, to zaraz to zrobimy. To jest wszystko ładnie, pięknie. Robimy teraz divy. Możemy za pomocą divów albo po prostu za pomocą header. No i coś w tym stylu. Ale ja preferuję sobie na divach, klasach, bo też można. Podział strony na bloki. Obok siebie logo i banner. To nazwiemy logo. Ctrl C, Ctrl V. To jest banner. Poniżej blok główny. Ctrl V, blok główny będzie i jeszcze blok lewy, prawy oraz stopka. Dobra, czyli tak, to jest główny, blok lewy, prawy i oczywiście stopka. Dobra. Zawartość bloku logo. Obraz wzór, czyli image, Tutaj mamy wzór, wzór.png, alternatywny napis, no to mamy wzór BMI. Dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o... Aha, przepraszam, mój błąd. Ctrl X, tutaj go damy w logo. Teraz w bloku banera. Nagłówek pierwszego stopnia, czyli hidingka. I mamy mieć napis oblicz swoje BMI. Zawartość bloku głównego. Teraz przechodzimy do bloku głównego. Komórki nagłówkowe. Robimy sobie tabelkę. TR-ki oczywiście, bo tu mamy kolumny. Teraz wiersze za pomocą nagłówków, no to TH. I w pierwszym wierszu mamy mieć interpretacja BMI. Interpretacja BMI. To sobie skopiujemy i damy sobie więcej tego. Tak, dobra. Następnie wartość minimalna. Wartość minimalna. Następnie tutaj ma być wartość maksymalna. A w ostatnim ma być... A nie, tylko 3, dobra. Dobrze, tutaj mamy. I zawartość pozostałych wierszy tabeli stanowi efekt działania skryptu pierwszego. Tutaj sobie zrobię coś takiego, żeby nie zapomnieć, czyli skrypt pierwszy. No i oznaczę sobie to komentarzem. Dobra. Zawartość bloku lewego. Przechodzimy do bloku lewego. Nagłówek drugiego stopnia o treści podaj wagę i wzrost. No to H2, podaj wagę i wzrost. Dobrze. Teraz formularzyk robimy form action i on będzie prowadził do bmi.php metodą oczywiście metod post. Możemy tu jeszcze mu nazwać name formularz. Dobrze. I teraz tak, napis waga, czyli waga. Następnie pole edycyjne typu numerycznego, czyli input, type number. I o wartości, czyli o wartości minimalnej 1. Tu damy name jako waga i dodamy mu min 1. Dobra, skopiujemy sobie to. Tutaj damy następny, to jest wzrost w centymetrach. Tak samo, tylko tutaj zmienimy sobie wartość na wzrost. A tu damy wartość minimalna też równie 1. No i jeszcze tworzymy przycisk wysyłający, czyli input. Może być button, ale ja preferuję sobie inputy, submit i z opisem oblicz i zapamiętaj wynik, czyli value, oblicz i zapamiętaj wynik. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o tę część. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na stronie. Aha, przyciski są jeden po drugim, więc tu zastosujemy sobie BRK. I tu tak samo sobie zastosujemy BRK, czyli przejście do nowej linii. Dobrze, teraz to ma sens. Dobra. Efekt działania skryptu drugiego. Czyli tutaj będzie skrypt drugi. Tak samo sobie zaznaczymy po prostu jako skrypt drugi. Dobra. I otwieramy zadanie. Arkusz numer 3. Dobra. Zawartość bloku prawego. Przechodzimy do prawego. Obraz, czyli image. I tu mamy mieć rysunek 1.png. Alternatywny napis do ćwiczenia. Ćwiczenia. Zawartość stopki. Tekst autor. No to możemy dać stopkę w A. Dalej wstanowiony numer, czyli tak. Przepraszam. Autor. I tutaj mamy mieć PESEL, czyli no, wasz PESEL. Odsyłacz. Ahref. I teraz mamy mieć do pliku kwerendy txt, czyli tu wpisujemy ścieżkę kwerendy.txt Zobacz kwerendy. Dobrze, widzę, że 15 minut nam to zajęło, więc super. To zapisujemy jako teraz PHP już, czyli file save as bmi al i php. Dobra, ten stary plik bmi html, czyli to jest ten. Tak, to jest ten. Tutaj macie jakby coś HTML, żebyście nie usunęli po prostu tego, który jest prawidłowy. To usuwamy, to zostawiamy. No i lecimy dalej. Teraz CSS. Styl nazywał się styl 3 CSS. Ctrl S, styl 3.css. Dobra, zapisujemy. No i lecimy. Dla bloku LEGO, czyli logo. Kolor tła, background color. Background color. Mamy mieć hashtag ff7f50. Dobra. Width, szerokość to jest 25%. Wysokość, czyli height, to jest 100 pikseli. 100 pikseli. Możemy dać mu od razu float lefta. Skopiujmy sobie, dajmy od razu jako banner. Będzie podobny. Kolor tła jest ten sam. Wyrównanie tekstu do środka. Tekst align center. Szerokość 75, wysokość 100 i rozmiar czcionki. Font size ma mieć 130%. Dobra, też jest float left, super. Dla bloku głównego, czyli główny. Kolor tła mamy mieć ten sam. Ctrl C, Ctrl V. Główny. Kolor tła i marginesy wewnątrz to są paddingi. Padding 70 pikseli. 70 pikseli, super. Dla bloku lewego, lewy, mamy mieć szerokość width 40% i co jeszcze? Wysokość 400, czyli height 400 pikseli. Ctrl C, Ctrl V, tu mamy mieć prawy, szerokość 60, uzupełnia się do 100, wyrównanie tekstu do prawej strony, czyli text align right, dobra. I na pewno będzie jeden obok drugiego, lewy, czyli tak, tu dajmy mu float lefta, pewnie clearboard tak samo i tu tak samo float left, żeby był jeden obok drugiego, bo automatycznie one są usuwane, nie usuwane, tylko ustawiane jeden po drugim. Blok prawy, dobra, dla stopki, teraz robimy stopka, no to mamy tło, jest takie same, to sobie usunę, bo błąd jakiś się V. Clearboard na pewno się przyda. Co jeszcze się nam przyda? Stopka. Marginesy wewnątrz, czyli padding 20 pikseli. Dobra. Dla znacznika body, dla całego body mamy mieć font family Georgia. Dobra. I jeszcze mamy mieć kolor tła, czyli background color. Hashtag FF. FAFA. Dobrze. Dla znacznika formularza, czyli to mamy analogicznie form. Mamy mieć marginesy z zewnątrz, czyli margin 80 pikseli. Dobrze, to mamy wszystko. Dla znacznika tabeli, czyli table, mamy mieć biały kolor czcionki, czyli kolor white, wyrównanie tekstu do środka, czyli tekst align center, szerokość, czyli width 80% oraz obramowanie, czyli border 1 piksel, kropkowane, to mamy kropkowane dotted i białe, czyli white. Dobra, i w momencie najechania na kursorem na pojedynczy wiersz tabeli. Wiersz tabeli to mamy zapisany jako TD, czyli TD to są wiersze tabeli. Kolor tła, czyli background color, mamy mieć na hashtag D3, a czcionka na czarny, czyli kolor black. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o CSS-a. Odpalmy sobie tę stronkę na necie. 127, egzamin numer 3. Trochę mam tu już dosyfionego tego xampa. Egzamin 3. Dobra, i to się nazywa BMI PHP. No, powiem wam, że ładnie to wygląda. Coś tu zrąbałem. Tutaj pewnie miało być wzrost. Nie, to się rozszerzy. Tak, dobrze. BMI, tu jest ładnie. No, jest gitara. Minęło 20 minut po godzinie 16. Dobra, przechodzimy teraz do PHP, czyli troszkę łatwiejszych rzeczy niż CSS. I robimy. Zaczynamy od PHP, od zakomentowania PHP. I co mamy zrobić? Napisz w skrypt PMI, to dobrze, skrypt łączy się, więc $connect równa się mysql connect. Zapisujemy tutaj localhost. Może wam przybliżę, bo nie widzicie. Chociaż jestem przekonany, że powinno być git. Tu mamy localhost, następnie mamy użytkownika, czyli root, na którego będziemy się logować. Tu jest hasło, a tu jest baza, czyli egzamin. Zamykamy. Następnie mamy co? Po wykonaniu operacji na bazie skrypt zamyka połączenie z serwerem. Dobrze, to od razu zróbmy sobie mysql close, czyli zmienna od connect. Dobra. Od razu mamy zamknięte. I działanie skryptu pierwszego. Jest on bardzo prosty, bo wysyła do bazy zapytanie numer 1. Przejdźmy sobie do bazy, do kwerendy i zapytanie pierwsze, czyli to. Ctrl-C. I tutaj sobie podpiszmy jako $zapytanie. Równa się w cudzysłowiu select BMI. Oczywiście zakończmy linię. Dobrze. Następnie musimy, ja to nazywam tak, by wyłączyć po prostu query, żeby to zaczęło działać. Query. Czyli tu wpisujemy pierwsze, to jest connect, czyli połączenie, następnie wykonanie tego zapytania, czyli zapytanie, przypiszmy sobie to do zmiennej, żeby później to wykorzystać w pętli, czyli $ na przykład, no Q, wszędzie tak robimy, standardzik. Dane otrzymane z bazy są umieszczane w kolejnych wierszach tabeli w odpowiednich komórkach, tak jak na obrazie. Tutaj nie mamy tego obrazu, ale to zaraz wrócimy, ale zróbmy sobie while'a, bo na pewno będzie trzeba zrobić while. Teraz $, linia równa się mysql fetch row, czyli będą wyświetlane dane jakby wszędzie. I tutaj zmienna od query, czyli q. Dobra. Mają być w TR-kach, czyli w echo. Tutaj zamykamy TR-kę. Od razu sobie zamkniemy TR-kę. Echo. TR-ka. Dobra. I teraz tutaj damy echo. Echo TD. Czyli po prostu wiersz. Pierwszy wiersz. Kropka. Łączymy. Bo dajemy. Musimy wypisać teraz informację, czyli to, co tutaj pokazuje, czyli to jest $ linia i wartość tego zawsze jest kodowana od zera, tak jak w tablicach, od 0 do na przykład tam iluś. To jest 0, to jest 1, a to jest 2, czyli tu mamy 0, następnie zamykamy TD. Dobra, i robimy takich 3. Tu mamy 0, tu mamy mieć 1, bo tu będzie wartość minimalna, a tu będzie wartość maksymalna. Zobaczmy, jak to na stronie teraz wygląda. Dobra, aha, wiem, co zrobiłem źle. Miało być po najechaniu, miało się to właśnie wyświetlać. W sensie właśnie być takim kolorem, ale nie zrobiliśmy hover. Czyli tutaj TD jest hover, Czyli po prostu, gdy jest to nawiedzane. Tak czy nie? TD. TR, przepraszam. Tak, TR-ka. Dobrze, tutaj jest dobrze. No, jest ok. Czyli to już mamy porobione. Zobaczmy sobie jeszcze na tamto zdjęcie. Gdzie mamy ten arkusz. Tak to mniej więcej wygląda. Nie widzicie tego zbyt dobrze, ale dobra. I co tu jeszcze było, że tak na obrazie drugim w odpowiednich komórkach, no to już mamy zrobione. Czyli to jest Visual Studio, zamknąłem. Chciałem go otworzyć. Ja go zamknąłem, dobra. 25 minut, super. Jesteśmy po pierwszym kodzie. Czyli tutaj myślę, że każdy zapamięta i każdy zrozumie, o co chodzi. Dobra, przechodzimy do skryptu drugiego, bo teraz jeszcze będzie łatwiejsza rzecz do zrobienia. Więc przechodzimy coś typu chwileczkę, dajcie mi pomyśleć. Zastanowiłem się, jak rozpocząć PHP. Tak, masakra. Zrobimy sobie znowu connect, bo już usunęliśmy, zamknęliśmy jakby nasz skrypt, więc musimy go odnowić. Znowu robimy connect i znowu robimy close, MySQL close. I tu wrzucamy nasz connect. Dobra, i to mamy. I następnie skrypt drugi. Skrypt odbiera dane z dwóch pól edycyjnych. Dobra, po połączeniu te muszą być przechwycone, więc skrypt pobiera dane z pól edycyjnych. Jeśli przynajmniej jedno pole edycyjne jest puste, nie jest wykonywana żadna akcja. Tu zastosujemy if-a, więc if is set, jeżeli pole będzie $post i ze zmiennej pierwszej mieliśmy wagę bodajże, tak, name waga oraz to mamy to sobie skopiujmy i set i tu mamy mieć wzrost, to wtedy jest wykonywana, bo to jest prawidłowo. Jeżeli by było tutaj wykrzyknik, no to wtedy nie byłoby wykonywane. Więc tak, to sobie x, to sobie wrzućmy, close'a tak samo musimy tu wrzucić. Dobra. Dobra, no i mamy, connecta mamy, skrypt odbiera dane z dwóch pól edycyjnych, teraz tutaj jakby można już wrzucić, czyli dolar na przykład waga jest równa $post i to jest od waga. Następny będzie wzrost i tutaj też wzrost. Dobrze, to już mamy odbieranie. Mamy, jeśli przynajmniej tak samo. I jeżeli wpisano dane, skrypt liczy wskaźnik BMI zgodnie ze wzorem znajdującym się na obrazie. Ten obraz mamy tu, wzór. Jak on wygląda? BMI to jest masa przez wzrost do kwadratu, więc tu sobie zróbmy taki prosty na przykład wynik, czyli wynik jest równy w nawiasie dolar waga jest podzielona przez dolar wzrost razy dolar wzrost. Dobrze, to sobie zakończmy. Następną część czytamy. Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez 1000, więc to teraz na przykład, czyli dolar wynik jest mnożony przez 10 000, przepraszam, nie 1000, ale 10 000. I to sobie podepnijmy do jakiejś zmiennej, na przykład result jest równy. Dobra, to mamy załatwione. Dane i obliczenia są wyświetlane według wzoru twoja waga, czyli teraz wyświetlimy te dane, echo i na przykład co tu można zrobić, echo i tak, twoja waga kropka, teraz jest dolar waga, następnie kropka, twój wzrost, oczywiście, kropka, podany wzrost, czyli dolar wzrost, kropka i BMI wynosi, ale jest łamanie linii, więc mamy BR-kę. I dopiero teraz BMI wynosi kropka i tu dajemy to nasz wynik jakby cały, czyli result. Ok, to powinno teraz śmigać, działać. Ok, waga na przykład 77, a wzrost na przykład 170. Twoja waga to ten, twój wzrost 170, twoje BMI wynosi tyle. Jest ok. Nie mamy napisane w arkuszu, żeby to zaokrąglać czy coś w tym stylu, ale jeżeli mielibyśmy, to użyjemy wtedy setType i podpiszemy sobie zmienną i na przykład damy integer, czyli liczbę całkowitą. Dobra, to już mamy. Następne. Skrypt wyznacza przedział BMI zgodnie z wartościami, jakie są umieszczane w tabeli i przypisuje wartość 1 dla niedowagi, 2 dla nadwagi i 3 dla nadwagi i 4 dla otyłości. Skrypt wysyła do bazy danych zmodyfikowane zapytanie drugie. Zobaczmy sobie to drugie. Kwerendy insert into. Dobra. Czyli zróbmy sobie obliczany wskaźnik, czyli tak, tu będzie wynik, wyznaczany będzie BMI ID, czyli jak mamy to na przykład, a to później, datę pomiaru, to jeszcze możemy sobie zrobić właśnie datę, czyli data równa się date i tu mamy mieć Y, czyli years, month, day. Super. I teraz robimy ifa prostego. If. Jeżeli nasz result jest większy lub równy 0, przepraszam, oraz nasz result jest mniejszy od, musimy zobaczyć na tę tabelkę teraz, jeżeli jest od 0 do 18, czyli tu dajemy, no 18 dajmy, albo nie, 18 lub równe 18, to wtedy wykona się to. Robimy następną, następnego else if'a, czyli tak, else if, jeżeli result jest teraz większy, tu damy inaczej. Tak zrobimy. Chociaż nie. Tu jest dobrze. Tu zrobimy sobie, że tu jest od 9, bo tu ma być od 19, tak. Czyli jeżeli jest, też musi być większy lub równy 19 i jest do 25, to wykona się to. Chwila, pomieszałem. To miało być tu, to miało być tu. Jeszcze raz, to Ctrl V. No, nie zmieniłem tego, dobra. 19 i 25, dobra. Teraz tu robimy znowu, czyli result. Jeżeli result jest większy lub równy od 26 na przykład, oraz $result jest do 30, czyli jest mniejszy lub równy 30, to wykona się nam to. Oczywiście else if. No i jeszcze jeden taki else if zrobimy. Else if, jeżeli to. Jeżeli result jest większy lub równy 31, ale jest maksymalna, czyli 100, to wykona się to. I co teraz trzeba zrobić? Teraz na pewno zrobimy QR, żeby nam się to wykonało. To polecenie, które, znaczy to zapytanie oraz połączenie z bazą. Po to jest to QR, czyli MySQL mamy MySQL query i tu mamy na przykład to się nazywa na przykład connect i będziemy mieć zapytanie, czyli na przykład albo dajmy exit. Przypiszmy to na przykład do $q jest równy MySQL query. Zapytanie drugie, które mieliśmy, to było insert into, jak pamiętacie, czyli to sobie skopiujmy całe, przejdźmy do BEMI i tu dajmy zapytanie, czyli dolar na przykład, tak, tu mamy niżej exit jest równe, w cudzysłowie, takie wartości. Teraz sobie trochę to przedłużę tutaj, żeby nie było. Dobra, za datę mamy wstawić po prostu data, która jest aktualna, z tego co się orientuję, z tego co tam czytałem. Data pomiaru. Aktualna data wyznaczona funkcją PHP w formacie ymonday. Może być tak, może być current date, czyli po prostu aktualna. Ja używam tego sposobu, bo wiem, że po prostu się nie pomylę. No coś w tym stylu, a jeżeli się pomylę, no to jest problem. To po prostu jakoś to zrobię. $data. Jak się pomylę, to pomylę. Values. Wartości. Możemy sobie luknąć zaraz, ale to zaraz. Wyniki. ID. Tu jest BMI ID. Jakie ID ma przyjmować? BMI ID wyznaczany przedział na przykład 3, jeśli BMI to nadwaga. Czyli tu dajmy sobie po tym, bo to mamy dla niedowagi, a nie dla niedowagi było 1, więc tu sobie dajemy wartość 1. I to usuwamy, bo to jest jako wartość, nie potrzebujemy. Dobra. Tu jest git i co jeszcze? Wynik, obliczany wynik, czyli tu jest wynik całej tej jakby ten, bo wynik jest zapisany na ostatnim miejscu, czyli tutaj. I zamiast tego dajemy nasz result. Ok, i tak to powinno wyglądać. Teraz to sobie skopiujmy, Ctrl+C, tu sobie wklejmy i tu sobie wklejmy i tu sobie wklejmy. I teraz tylko zmieniamy sobie dane, czyli te jakby ID. Co zrobiłem? O, dobrze. Teraz sobie zmieńmy tylko, bo to jest niedowaga, to jest nadwaga, czy znaczy dobra waga, czy coś w tym stylu. Dla 2 dla prawidłowej wagi, czyli tu jest 2. Dla nadwagi to mamy 3, czyli tu dajemy 3, a dla otyłości dajemy 4. 4. Zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda na PHP. Gu. 58. MySQL query exit. Coś pomieszałem tu. Nie to. Coś pomieszałem. Result. Nie, no to jest dobrze. Wiem chyba. Nie zakończyłem chyba linii tam na końcu, w każdej. Czekajcie. Z tego co mi się wydaje. Tak, nie zakończyłem sobie linii. Aha. Teraz powinno działać. Dobrze. Nie ma żadnego błędu. Przejdźmy jeszcze sobie do PHP MyAdmin, żeby sprawdzić, czy faktycznie dane nasze będą uzupełniane. Ale powinno być wszystko ok. Dobra. To wszystko będzie w tabeli wynik. Bo tutaj mamy insert into wynik. Dobra, przechodzimy do wynik i widzimy coś. 2021, 01, 19 to dzisiaj. Dobra, uzupełnimy dane. Na przykład waga 90 kg, a wzrost 160. Oblicz BMI, zapamiętaj. Twoja waga to 90, twój wzrost 160, BMI wynosi 35. Sprawdźmy, czy to nam teraz zapisało tutaj. Oczywiście. Także jeszcze zobaczę, ile czasu trwało to. 39 minut. 39 minut, tyle trwało rozwiązanie tego arkusza. Mam nadzieję, że jeszcze szybciej by się to udało, tylko no zawsze jakieś błędy po prostu po drodze muszą się znaleźć. A i to tyle. Także dzięki za uwagę. Tam jeszcze widziałem, że to nieładnie wygląda, na przykład B mi wynosi i nie ma spacji, więc to sobie zmienimy. To było przy echo. B mi wynosi. Teraz nam to nadpisze, ale dobra. Mamy ładnie, a tu nam dodało kolejny rekord. Tak, kolejny rekord nam dodało. No. Tutaj mamy. 21:20. Dobra, super. Także już nie przedłużając, 40 minut wyrobiliśmy się z arkuszem numer 3, arkusz 5 niedługo, arkusz 4 też niedługo, no i 6, no i lecimy dalej. Także dzięki za oglądanie.